Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Łukasz. Kurczę, już tutaj troszeczkę mieliśmy długą przerwę, tak naprawdę od ponad tygodnia nie nagrywałem wam żadnego update'u, ale też stwierdziłem, że tak naprawdę chyba to jest najlepsza decyzja, jaką mogę... Zrobić, tak? No bo też często mówicie mi, że a nagrywam te filmy codziennie. I tak naprawdę często w nich nic się nie zmienia. Tak? Bo jako też idąc tym moim takim długoterminowym mindsetem, no nie zawsze każdego dnia jakieś nowe, długoterminowe informacje będą się pojawiały. Ale już stwierdziłem, że teraz i tak skoro jest taki maraz na rynku, tak? Mniej się dzieje, no po prostu będę publikował nieco mniej. Aczkolwiek w tym filmie już parę informacji nowych się pojawia. I chciałbym po prostu z wami się nimi podzielić. tak? I jeżeli tak faktycznie interesujecie się rynkiem kryptowalut, chcecie być z nim na bieżąco i mieć taki spokój w takich czasach niepewności jak ten, że faktycznie tak długoterminowo możemy sobie te jeszcze kryptowaluty trzymać, no to polecam ten kanał zasubskrybować. Przycisk masz na dole, zrób to teraz. No i po prostu myślę, że to też ci pomoże. Na przyszłość. No więc generalnie ten wskaźnik, tak, który nam się zaświecił, już o którym mówiłem 10 marca, strong short na poziomie 70 tysięcy dolarów i tym dzieliłem, też nagrywałem dużo z tym filmów, okazał się faktycznie dobry, tak, że faktycznie tutaj zaczęliśmy od tego jakąś tą długoterminowe e, spadki. No i Wtedy to jeszcze okazywało się tak naprawdę bardzo takie nieprawdopodobne, po tych dużych wzrostach, tutaj tu też ledwo weszły ETF-y. Ja też, jak sobie odsłuchacie tą głosówkę, którą tutaj puszczałem, że słuchajcie, nie chcę was straszyć, wiem, że wszystko idzie ku dobremu, aczkolwiek, no, takie tutaj coś się pokazało, co nie? Chodzi mi o ten właśnie wskaźnik Strong Short, który pokazywał, że od tej ceny powinniśmy jakoś faktycznie mieć jakieś średnioterminowe spadki. No, tak też się okazało. Ale dobra, to już było. i teraz ważne jest to, powiedzmy sobie szczerze, jakie lekcje wyciągniemy z tego i co, co teraz, jak teraz możemy zareagować, no bo moja strategia jest taka, tak, po tych halvingach zwykle jest jakiś długoterminowy marazm, tak, też pokazywałem na moim telegramie przez 2-3 miesiące, zazwyczaj no mało co się dzieje i tak naprawdę musimy być na to gotowi tak, tutaj też, o widzicie na, po pierwszym halvingu były 3 miesiące nudy, 3 miesiące nudy, 3 miesiące nudy, w zasadzie tak samo i tutaj też x miesięcy nudy, tak? Być może właśnie ten okres maj, czerwiec będą takie bardziej, bardziej konsolidacyjne, nudne. No i miejcie na uwadze to, że ten okres, który jest aktualnie, właśnie to, że nic się nie dzieje, to ma za zadanie, no pozbawić zbawić Was kryptowalut, tak, bo duże ryby akumulują sobie, a ci mali gracze mają wpaść w takie zwątpienie swoich decyzji, które dokonywali dotychczas, stwierdzić, że nie no, był halving, Zawsze były wzrosty, co jest nieprawdą, yy, nic się nie dzieje, sprzedaję to, tak, już nie mogę tego wytrzymać. A jak spojrzymy sobie tutaj na te, na przykład jedne z moich wskaźników, potem sobie też przejdziemy do różnych danych, to widzimy jednoznacznie, że teraz tak naprawdę to są najlepsze czasy na to, żeby kupować dane aktywa. Na przykład bardzo fajny wskaźnik z tą żółtą wstęgą, który tutaj też jest yy, ta literka B jak buy, która pokazuje nam właśnie w jakich momentach tej hossy warto jest kupować kryptowaluty, tak? Tutaj ona się świeci aktualnie Widzicie o w tej chwili? Świeciła też się po tej korekcie 21%, jak tutaj wszedł ETF na Bitcoinie. Było dosyć duże odrażowanie do tego właśnie poziomu, gdzie potem od tego się odbiliśmy. Znowu w ogóle też była tutaj literka B. Tak samo, tak? Tutaj przez dłuższy czas byliśmy sobie na tym poziomie, nawet przez jakiś czas wyszliśmy pod. Ten wskaźnik o 11%, aczkolwiek i tak w szerszej perspektywie, tak, a o tą szerszą perspektywę w końcu nam chodzi, okazywało się to dobrym poziomem wejścia. Tak samo tutaj, tak samo tutaj też na chwilę spadliśmy, ale też okazało się to dobrym poziomem wejścia i tak samo. Tutaj, kiedy zaczęła się hosta, tak, ten wyszliśmy, nie? No bo na bez się, wiadomo, jesteśmy pod tymi średniami. No i też, generalnie, oprócz tego, teraz jesteśmy dosłownie u stóp tego wskaźnika Trapline. To jest tutaj ten kolejny wskaźnik, teraz może ten wyłączę. To jest ten kolejny wskaźnik, który jest jakby tą różową taką linią. Jesteśmy akurat u jego stóp. I co on oznacza? On oznacza to, takie powiedzmy um, uśrednione miejsce na wykresie podczas hossy, jak, jest jakby, jak wykres jest nad nim, jak zbliżamy się do niego, co nie, od góry do, 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 do dołu, to jakby mówi nam o takim miejscu, w którym jakby większość małych graczy już po prostu kapituluje z rynku, że już nie są dłużej w stanie tych jakby um, strat trzymać, ratują co mogą... I od tego momentu zazwyczaj rynek się odwraca, tak? To jest jakby takie usiednione miejsce wyjścia małych graczy z rynku. Tak to można nazwać. No i jak widzimy, to też oczywiście nie zawsze, aczkolwiek jakieś to pojęcie jest, jak się to połączy z innymi wskaźnikami, że często od tej linii się odbijamy, jak to było tutaj ostatnio, to było tutaj prawie, ale na przykład też tutaj o, na tym dołku jak byliśmy po 15,5 tysiąca dolarów na samym all-time low tej tej powiedzmy tam. Tamtej besy i tej hossy początku. Tu się od tego odbiliśmy tutaj, tak, tutaj, tutaj. No widzicie jakby nie zawsze, o, tutaj, ale dosyć często jakąś to skuteczność ma. No to widzimy, że teraz znowu jesteśmy tutaj na tym poziomie, i to tak w połączeniu z tym wskaźnikiem Global, który nam ciągle tutaj rzutuje, że mamy kupować, mamy kupować, to po prostu nie. Nie bójcie się, kupujcie, bo to też jest fajne w wskaźnikach, tak, że one nie mają emocji, mają wywalone, że coś tam się dzieje na rynku, ktoś tam coś powiedział, bo bardzo często jest po prostu najzwyklejsza w świecie manipulacja i musimy się z tym przejmować i po prostu przekłamanie faktów i zimno, możemy po prostu stwierdzić, co należy zrobić, tak, i to jakby w połączeniu. Z danymi jak na przykład to, że jest rok elekcyjny, tak? To, że zazwyczaj, właśnie, jak tu widzicie, tak, od 75 lat że ten marzec, usiedniając tutaj kwiecień, tak, maj, są takimi miesiącami zazwyczaj konsolidacji spadków prospadkowych i tu za bardzo nic się nie dzieje. I dopiero od czerwca powoli zaczynamy wychodzić w górę w górę, gdzie najbardziej gwałtowne wzrosty są od końca października poprzez jakby listopad, już potem przez cały kolejny rok, więc to, że teraz tak naprawdę jest ten marazm taki, że nic się nie dzieje, to jest tak naprawdę też wpisane w tą cykliczność bitcoina, to, że jest ten etap pohalvingowy, tak, no i generalnie dokładnie też o tym mówiłem na filmach, tak, że słuchajcie, uważajcie, jestem wskaźnik, ale też mówiłem o tym, że zazwyczaj po tym halvingu jest taki okres yy, prospadkowy i ja osobiście nie robię nic, ma, trzymam sobie te swoje spoty tak jak trzymałem. Teraz pewnie większość z Was zapyta, Łukasz, ale Skoro wiedziałeś, to czemu mówisz, że nie robisz nic? No, a dlatego, że w szerszej perspektywie myślę, tak jak wam pokazuję, że ten aktualny Cykl będzie pod względem intensywności super cyklem, i to są ostatnie chwile przed gwałtownymi wzrostami. I po prostu tak myślę: to byłbym idiotą, żebym teraz chciał, jakąś tam wiecie, jeden ostatni spadek shortować. Bo być może się uda przed gwałtownymi wzrostami. Bo co, jak się nie uda, pociąg mi odjedzie, a emocje pokazują jednoznacznie, że. FOMO jest jeszcze gorszy od FUDu, tak, czyli jakby ten strach przed tym, że nie kupiłeś wcześniej i pociąg Ci odjeżdża, bo rynek Ci w górę jest jeszcze gorszy od tego, że kupiłeś za szybko i jest tam jakiś etap spadków, to jakby jest jeszcze gorsze uczucie, tak, no i też mówiłem, że jakby przyzwyczajał ten swój mózg do tego, że teraz jak będę przez kilka miesięcy otwierał sobie aplikację z Bybita czy też po prostu Ledger'a, oto to tamte cyferki nie będą mi wzrastać, tylko mogą faktycznie spadać. No i dokładnie też to się dzieje. Także słuchajcie, ja jestem maksymalnie spokojny patrząc na to, co się dzieje. To nie jest tak naprawdę nic niezwykłego. No i zobaczycie jakby, że te miesiące, które są teraz, okażą się bardzo profitowymi, gdy ktoś tutaj kupił, a nie się wyprzedał. Jakby ja jestem o tym praktycznie przekonany, i wszystkie długoterminowe dane na to wskazują. Idąc dalej, teraz słuchajcie, bo pokazałem wam też, że mm, mam alokację w tym kata. Ja. Szczerze mówiąc się, cały z niej wy, wyprzedałem, ale teraz oni tworzą taki launchpad, jakby na tym Katamoto, który jakby ma agregować różne memcoiny. No i mówię o tym, bo też to kata polecałem, tak? Mam w tym alokację z ten setu, więc może ktoś całego, cały się z tego nie wyprzedał. A mówię o tym o tym, że tutaj można jakby wpakować się, jakby te tokeny sobie zastakować, z czego też będziemy właśnie mieli jakąś alokację również w tym nowym projekcie który dzisiaj tak naprawdę o 16 będzie miał swój listing na base chainie na UniSwapy, tak. To jest 2PM UTC, czyli po w polskim czasie 16.00. To jest o tyle ciekawe, że tak naprawdę ten projekt startuje z 33% tysięcznym market capem, czyli tak naprawdę jest to żaden mar market cap, tak, jak, nie wiem, WOS był na ATH, miało 8 milionów market capu, czyli, żeby dorównać, tak, VOSowi musiałoby to urosnąć o 250. A to nie był jakiś duży market cap, tak, tylko też VOSu, także tu naprawdę są bardzo małe te mnożniki, także te wzrosty tu mogą być też spore. Wzróćcie uwagę na to, że teraz jest faktycznie ten maraz na rynku. Te memkoiny mogą nie rosnąć tak, jak jeszcze rosły te memkoiny dwa miesiące temu, aczkolwiek i tak jest to dosyć ciekawe. Są tutaj silni influencerzy, tutaj też polski degento jakby się tym zainteresował. Nie mówię żeby wchodzić all in, nie mówię też żeby wchodzić zaraz po listingu, bo ta pewnie cena wiecie, będzie zaraz szła do góry, dopiero potem będzie jakiś tam może korekta, aczkolwiek jest to po prostu ciekawe do obserwacji i zwróćcie sobie na to uwagę, bo może to być jakiś ciekawy, ciekawy po prostu memcoin. Także Słuchajcie, taki szybki update. Wszystkie dane wskazują, że to naprawdę teraz może wam się naprawdę bardzo nie chcieć kupować kryptowalut, jesteście na ten rynek obrażeni po tak dużych spadkach, aczkolwiek no mówię wam długoterminowo dane pokazują jednoznacznie, że jest to aktualnie jeden z lepszych okresów, być może jeden z ostatnich do kupna po tak dobrej cenie jaką, za jaką można kupić. Słuchajcie, szybki film, ja się z wami żegnam, dzięki i cześć!